Do końca marca można zgłaszać wnioski w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na projekty drogowe i starać się o dofinansowanie ich budowy ze środków Unii Europejskiej. Miasto Suwałki aplikować będzie o 3 projekty, których łączna wartość to prawie 90 milionów złotych. Warunki tego konkursu dla nas są nie za dobre w sensie czasu. Do wykonania tych inwestycji czas jest bardzo krótki, bo rozliczenie finansowe do końca listopada przyszłego roku. A rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 czerwca bieżącego roku. Czyli praktycznie na realizację niespełna półtora roku. A to oznacza, że w najbliższych miesiącach w Suwałkach będzie toczyło się bardzo dużo intensywnych prac drogowych. Z racji tego, że planowane do wybudowania drogi to w większości zupełnie nowe odcinki, obejdzie się bez większych utrudnień dla kierowców. Pierwszy projekt to przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic miasta do torów oraz budowa ronda na wysokości ulicy Przemysłowej. Będziemy chcieli od tego ronda wykonać takie przejście do ulicy Utrata z budową mostu na Czarnej Hańczy i z budową tunelu pod torami kolejowego. Tutaj zaraz na wrocie do miasta od strony południowej, jak wjeżdżamy na osiedle Polna. Wartość całego projektu szacowana jest na 52 miliony. Złotych. Drugi projekt to budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej. Budowa drogi to koszt około 12 milionów złotych. Kolejny projekt, dość kosztowny, bo tam z naszej kalkulacji wynika, że będzie to kwota około 25 milionów złotych. To jest przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata, czyli tutaj jak jedziemy ulicę Leśną i wjeżdżamy w ulicę Wojska Polskiego, to tam będzie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i pojedziemy prosto, czyli między terenem aresztu śledczego więzienia, a jednostką wojskową. Szacunkowa wartość wszystkich trzech inwestycji to ponad 88 milionów złotych. Ich realizacja będzie możliwa tylko i wyłącznie przy uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Wyniki konkursu będą znane już w czerwcu tego roku. Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie termomodernizacji zespołu szkół nr 10. Budynek szkolny jeszcze w tym roku przejdzie modernizację i metamorfozę za sprawą nowej elewacji. Od kilku lat mocno inwestujemy w infrastrukturę tej szkoły, w te obiekty, budynki. Przypomnę, że praktycznie w ubiegłym roku została zakończona duża infrastruktura sportowa przyszkolna za ponad 3 miliony złotych przy tej szkole. W tym roku za ponad 1 milion złotych dotacji wykonana zostanie termomodernizacja. Cała inwestycja ma wartość około 2 milionów złotych. Kolorystykę elewacji zespołu szkół nr 10 przygotował suwalczanin Adrian Piekarski. Warto podkreślić, że zrobił to zupełnie za darmo. Samodzielnie opracował koncepcję kolorystyki elewacji w zespole szkół nr 10 w Suwałkach i złożył ją jako propozycję do realizacji w Suwalskim Urzędzie Miejskim. Dekomunizacja ulic, które muszą przeprowadzić polskie samorządy, to efekt ustawy z 1 kwietnia 2016 roku. Na zastosowanie się do tej wytycznej samorządy lokalne w całym kraju mają czas do 2 września 2017 roku. W Suwałkach mamy kilka takich przypadków nazw ulic, gdzie już zebraliśmy się za porządkowanie tego. Powołałem taki zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów, rond i ten zespół pracuje, ale już sam wystąpiłem z taką inicjatywą, to co jest oczywiste, to co trzeba zmienić, to przede wszystkim chociażby ulicę 30-lecia PRL. Dlatego też władze miasta Suwałki rozpoczęły konsultacje społeczne z mieszkańcami. Pierwsze z planowanych spotkań w związku z dekomunizacją nazw ulic zorganizowano z mieszkańcami właśnie ulicy 30-lecia PRL. W spotkaniu uczestniczyło 29 mieszkańców. W trakcie spotkania zgłosili oni 4 propozycje nowej nazwy swojej ulicy: Sybiraków, Powstańców Sejneńskich, księdza Władysława Święckiego oraz Kawaleryjską. Ostatecznie zapadła decyzja, że wyboru patrona ulicy dokonają sami mieszkańcy. To jedna ulica, ale są następne ulice do zmiany. Ulica Mariana Buczka, ona jest na wykazie w Instytucie Pamięci Narodowej do zmiany. No i ulica 23 października. Ale również ulice Henryka Mareckiego i Tadeusza Paweckiego. Mieszkańcy tych 5 ulic niestety muszą zaakceptować, że
te nazwy zostaną zmienione jeszcze w tym roku. Ważną wiadomością jest to, że mieszkańcy nie będą musieli ponosić żadnych kosztów związanych z wymianą dokumentów czy wpisów do ksiąg wieczystych. Ustawodawca zwolnił od opłat te osoby, które zamieszkują dekomunizowane ulice.